A teraz już na dzień dobry. Pierwsza walka. A w tej walce staną naprzeciwko siebie. Z natury szarmancki i kulturalny, niewyprowadzony z równowagi, potrafi kąsać. Jest mocnym underdogiem w tym pojedynku. Ale w klatce wszystko może się wydarzyć. Panie i panowie, Paweł Schulz! Pierwszy dzień lipca, G2 Arena w Rzeszowie. Pierwsza gala Elite Fighters. Witają Państwa i będą mieli dla Państwa przyjemność skomentować to wydarzenie. Artur Kornicowiński i Paweł Wyrobek. Mnóstwo emocji na pewno dzisiaj nas tutaj czeka, natomiast trzeba powiedzieć jedno. Gale freakfightowe mają to do siebie, że trzeba podchodzić do nich z przymrużeniem oka i myślę, że Artur, zgodzisz się ze mną, że to dzisiejsze wydarzenie również obfitujące na pewno w emocje, ale trzeba brać z przymrużeniem właśnie oka. Tak, dokładnie. Tutaj trzeba zachować dystans i spodziewać się przede wszystkim dużych emocji, dużej dawki rozrywki. Także i pierwsza walka zabawy przed nami. Pierwsza walka przed nami, na którą serdecznie zapraszamy i oczywiście życzymy mnóstwo emocji. A w tym starciu zmierzą się Jakub Lasik, który właśnie melduje się w oktagonie Elite Fighters i zaraz do niego zmierzy Paweł Schulz. Zapowiedziane jako starcie najlżejszych zawodników tej gali. To właśnie Paweł Schulz teraz melduje się w oktagonie. Oczywiście przepraszam za pomyłkę. A zaraz zamelduje się w nim Jakub Lasik. Paweł Schulz, który uważany jest za underdoga tego pojedynku, ale jak to bywa w walkach freakfightowych, wszystko może się wydarzyć. Schulz! 64 kg Paweł wniósł wczoraj na ważeniu. 180 cm wzrostu, znany tego, że prowadzi kanał na YouTubie oraz jest aktorem w telewizji Puls oraz telewizji TVN czy Polsat, gdzie występował m.in. w takich produkcjach jak Szkoła. Jego przeciwnikiem natomiast będzie Jakub Lasik, niezwykle pewny siebie młodzieniec, który jest gotowy do wszystkiego, by pokazać swoje drugie oblicze. W klatce chcę udowodnić, że czuje się w niej jak ryba w wodzie. Nie da się ukryć, że w tej walce ma przewagę. Jest większy, jest cięższy, wyższy i jak to sam podkreśla, przystojniejszy. Ale czy to wystarczy? Przed wami Jakub Lasik! Czyli Lasik! Put him in the dirt, say it again, man, and that's a reverse. Never rehearse, jumping in first, call up the nurse, put the beat in her hearse. I przed nami Jakub Lasik, który również jest znany ze swojej działalności na YouTubie, a także z występu w serialu Szkoła dla TVN-u. Czyli obaj grali w szkole, można powiedzieć, że będzie to taka bójka uczniów ze szkoły na TVN-ie. Jakub Lasik przedstawia się jako ten przystojniejszy, ale umówmy się, tutaj uroda w oktagonie nie będzie miała wielkiego znaczenia. Uważany za faworyta zdaniem bukmacherów Jakub Lasik, ale tak naprawdę zarówno postawa Kuby, jak i postawa Pawła przed tym pojedynkiem jest dla nas wielką niewiadomą. Obaj twierdzili, że przygotowywali się do tego starcia, natomiast trzeba przyznać, że tak naprawdę dopiero oktagon odpowie nam na pytanie, który z nich lepiej przepracował ten okres przygotowawczy do tego pojedynku. A przed nami walka w formule MMA. Zobaczymy, czy rundy po 3 minuty. Skrócona względem walk zawodowych formuła, bo zwykle te walki zawodowe 3 razy po 5 minut. Tutaj mamy 3 razy 3 minuty. Ostatnie przetarcie potu przez sędziego Piotra Michalaka, który jest sędzią głównym dzisiejszych zawodów Elite Fighters. I zaraz Jakub Lasik zamelduje się w klatce, by zmierzyć się z Pawłem Schulzem. Wiele pytań, tak mało odpowiedzi, można by powiedzieć. Natomiast zaraz na pierwsze pytanie tą odpowiedź otrzymamy. Czy Jakub Lasik spełni to, co mówił w zapowiedziach? Czy to Paweł Schulz okaże się tym zwycięzcą pojedynku dość nieoczekiwanym na ten moment?
sporo cięższy, bo 76 kg, czyli 12 kg różnicy Jakub Lasik wniósł na wczorajszym ważeniu. Jest też wyższy od swojego rywala o 6 cm, ponieważ mierzy 186 cm wzrostu. I właśnie myślę, że te warunki fizyczne powodowały, że Jakub Lasik jest uważany za faworyta tego pojedynku. Ale wstąpiła w oczy zawodników taka pokora przed tym pojedynkiem, bo tak naprawdę klatka wszystko weryfikuje. Było dużo grania emocjami, było dużo pewności siebie. Teraz tak naprawdę zostają tylko oni oraz sędzia główny, który poprowadzi to starcie. Runda pierwsza przed nami. Jakub Lasik w spodenkach żółtych i Paweł Schulz w spodenkach niebieskich. No, już widzimy taką dość nietypową gardę trzymaną u Pawła Schulza. Zobaczymy, czy w czasie pojedynku również będą tak trzymane te ręce nieco z przodu. Szczęka jak Aleksander Andrzej Arlowski oczywiście z UFC. Wycięte gdzieś tam w zęby i zaczęli od razu mocnym frontkickiem. Ruszył do przodu Jakub Lasik, ale skontrował to dobrze Paweł Schulz, który teraz został obalony. W półgardzie znalazł się Jakub Lasik i zaraz zobaczymy, jak lekcje parterowe przepracowali obaj przed tym pojedynkiem. Jak na razie wydaje się, że jest kontrola, gdzieś tam wpięta ta ręka pod szyją Jakuba Lasika, który znajduje się z góry przez Pawła Schulza, natomiast no nie ma tutaj na razie chyba żadnego zagrożenia. Próbuje rozbijać ciosami na korpus ten uchwyt zawodnik w żółtych spodenkach. Teraz taka odwrócona gilotyna, ale nie wydaje się, żeby to mogło zakończyć ten pojedynek, chociaż ręka dźwignięta, ale tylko po to, żeby zadawać uderzenia w korpus. No pamiętajmy, że na tym takim amatorskim poziomie zawodnicy nie takie rzeczy klepali, także tutaj... To prawda, teraz odwrócił pozycję Paweł Schulz, który znalazł się z góry, w pełnej gardzie wprawdzie i stracił ten uchwyt. Ale zgadzam się z tobą, oczywiście nie takie rzeczy na amatorskich zawodach były odklepywane. Cały czas jednak stroną dominującą w tym pojedynku od momentu tego obalenia. Teraz przechodzi za plecy swojego rywala Paweł Schulz. Bez większych problemów przeszedł nogi swojego rywala. No teraz zdobył dosiad. No i to nie są dobre informacje dla Jakuba Lasika, który wydaje się, że... Oj, przetoczył teraz i znajduje się w półgardzie Jakub Lasik. Dobrze to zrobił zawodnik w spodenkach żółtych. Tutaj rzeczywiście taka parterowa kulanka, bo raz jeden na górze, raz drugi, bardzo mało tej takiej stabilizacji, tego elementu ustabilizowania pozycji. Tutaj raczej jeden mostkuje, drugi leci. Klamra gdzieś tam w okolicach barku zapięta, aby nie zadawał zbyt wielu ciosów z góry Jakub Lasik. Dobrze stara się to kontrolować. Praca, panowie, praca. Z dołu Paweł Schulz, tak by nie stała mu się żadna krzywda, ale tak naprawdę ani ataki zawodnika w spodenkach żółtych, ani obrona zawodnika w spodenkach niebieskich nie są aktywne. Stop. Już sędzia upomina. Tak, nie było tutaj pomysłu na kontynuację tej walki. I to jest bardzo dobra decyzja. Pół minuty do zakończenia pierwszej rundy. Mamy podniesienie tej walki z powrotem do stójki. Takim krakowiaczkiem podbiega Paweł Schulz. Low kick na low kick, ale teraz dość mocny. Wydawało się cios przyjął Paweł Schulz. Niebieski nie szarp za ucho. Wsadź sobie klamrę za plecami, krzyczy narożnik do Jakuba Lasika, natomiast nie za bardzo chce spełniać te żądania swojego kornera zawodnik w żółtych spodenkach. Odwrócił to wszystko Paweł Schulz i mamy koniec pierwszej rundy, pierwszej odsłony tego pojedynku. No taki pojedynek na tą chwilę bardzo graplerski, dużo tych wymian zapaśniczych, no i walki w parterze. Tak mniej więcej pół na pół chyba tej rundy przeleżeli zawodnicy w parterze i gdzieś tam drugą połowę tej rundy przewalczyli w stójce, natomiast po tej pierwszej rundzie też nie nam to oceniać, ale ciężko jest tutaj uznać, który z nich był bardziej aktywny. Mamy najciekawsze momenty tej pierwszej odsłony. Dobra próba obalenia Jakuba Lasika, natomiast no wpadł w taką próbę gilotyny ze strony Pawła Schulza.
Na szczęście dla niego dobrze wszystko się skończyło. Przetoczył to i znalazł się z powrotem w półgardzie. Były próby ciosów z góry. I tak naprawdę ta runda nie przyniosła żadnego rozstrzygnięcia. No było takie uderzenie prawym sierpem, nazwijmy to, jak było teraz widać, które trafiło. Weselniakiem, które trafiło głowę Pawła Szulca, ale też nie zrobiło zbyt wielkiej krzywdy. Zaraz minutka, bo tyle trwa przerwa między rundami. Dobiegnie końca i wracamy, aby zobaczyć drugą rundę tego starcia. A teraz możemy zobaczyć coś niespotykanego w klatce MMA, mianowicie odkurzacz. Szybkie odkurzanie i możemy zaczynać. Sprzęt już posprzątany, także zaraz druga odsłona starcia. Jakub Lasik kontra Paweł Szulc. Przypominamy, Jakub Lasik w spodenkach żółtych, Paweł Szulc w spodenkach niebieskich. Spora różnica, jak już wspominaliśmy, i kilogramów, i wzrostu na korzyść Jakuba Lasika. Natomiast jak na razie no, nie robi na tyle dużo zawodnik w spodenkach żółtych, aby przeważyć szale zwycięstwa na swoją korzyść. Spokojnie, już nie tak porywczo do przodu, jak na początku tej pierwszej odsłony. Próbują takich front kicków, ale teraz próba zejścia, ale nadział się na kolano Paweł Szulc, ale to on znalazł się z góry. Tak, Paweł siłą tego rozpędu, tego biegu swojego przewrócił Jakuba. No i teraz ma pozycję z góry. Nie czuję zagrożenia, będąc na dole Jakub Lasik, bo też dużego zagrożenia z góry jak na razie Paweł Szulc nie proponuje. Natomiast no jest z góry i to jest na pewno dla niego dobra pozycja. Trzyminutowe rundy są krótkimi rundami, więc też musi mieć na uwadze Jakub Lasik to, że ta runda za chwilkę może się skończyć, a przeleżeć całą rundę na plecach no nie jest dobrym wyjściem i nie jest dobre w oczach sędziów, którzy punktują ten pojedynek. No chyba nie możemy się tutaj spodziewać jakiejś próby poddania. No to bardziej właśnie słupa, wykopnięcia i tak dalej. Udało się zrzucić w każdym razie Jakubowi Lasikowi z siebie swojego przeciwnika. I teraz są to dla niego dobre informacje, ponieważ no teraz on jest tą stroną dominującą. Paweł Szulc czeka na ruch swojego oponenta, natomiast no nie kwapi się też Jakub Lasik do tego, żeby za wszelką cenę zajmować pozycję z góry w parterze. I pewnie tak właśnie sędzia główny tego pojedynku podniesie to starcie, aby zawodnicy kontynuowali je w stójce. Ale myślę, że Paweł Szulc za chwilę ruszy i będzie starał się dognieść swojego przeciwnika do siatki i tam obalić. Nie jest to zawodnik, który skupia się na boksie. Zresztą po trzymaniu tej gardy widać, że raczej, jeżeli jakieś stójkowe techniki, to będą to kopnięcia. No i przede wszystkim chyba właśnie dogonienie, zagonienie swojego przeciwnika pod siatkę i tam próba jakiegoś obalenia. Jakub Lasik oddycha już bardzo głęboko. Zresztą nie kwapiący się do ataku Paweł Szulc również, natomiast jest aktywniejszy. Na pewno w tej drugiej odsłonie zawodnik w spodenkach niebieskich jest aktywniejszy, ale teraz ta aktywność przerodziła się w to, że znalazł się, można powiedzieć, na plecach przez pewien moment. Teraz w takiej, nazwijmy to, w żółwiu Paweł Szulc. Natomiast dobrze kontroluje głowę swojego rywala i nie pozwala na to, aby ten zrobił mu jakąkolwiek krzywdę. Także drugą rundę kończymy w parterze. No mocno wyrównane starcie, mocno wyrównane starcie. Raczej ciężko tutaj wskazać wyraźnego faworyta. Zaraz na pewno będziemy mogli zobaczyć najciekawsze fragmenty tej drugiej odsłony starcia Jakuba Lasika z Pawłem Szulcem. No właśnie, tutaj tym rozpędem, o którym mówiłeś, obalił swojego przeciwnika Paweł Szulc. No i miał dobrą pozycję z góry, tak naprawdę mógł coś tam więcej wyczarować, ale dobrze skontrolował to Jakub Lasik. Po chwili walka została podniesiona do stójki. I tamta druga odsłona praktycznie się zakończyła. Na koniec jeszcze takie szczęśliwe, ale skuteczne obalenie Jakuba Lasika i
i to on zakończył tą walkę. To drugie starcie tego pojedynku w korzystnej dla siebie pozycji. No, z jednej strony mamy obalenie po stronie Pawła Schulza, ale z drugiej strony no, brak tej aktywności z góry. Tam nie starał się zagrozić swojemu przeciwnikowi, nie były tam zadawane ciosy. Aczkolwiek w ogólnym rozrachunku zaryzykowałbym tezę, że to Paweł Schulz jest zawodnikiem aktywniejszym i bardziej chcącym wygrać ten pojedynek. Natomiast jak to widzą sędziowie, przekonamy się, jeżeli będzie taka potrzeba już za 3 minuty. Jeżeli nie, jeżeli któryś z zawodników zakończy ten pojedynek przed czasem, to dużo, dużo szybciej. No, 6 minut pojedynku za nami. Na tą chwilę panowie mało ciosów wymienili. Więcej było tych technik grapplerskich. Myślę, że Paweł Schulz będzie chciał zaryzykować jakiś atak do przodu, bardziej huraganowy, tak to nazwijmy. Natomiast teraz cofa się do siatki. No, poruszanie ma bardzo takie liniowe, przód, tył. Tak, raczej nie ma tutaj schodzenia na boki, nie ma jakiejś mocnej kalkulacji. Teraz próba przechwycenia nogi, wpada w gilotynę, ale nie złapano dobrze Jakub Lasik i... Już myślałem, że będzie tam palacha na kolano, ale nie w tej walce takie rzeczy. Zobaczymy, jeszcze 2,5 minuty przed nami, więc kto wie, co nam tutaj wyczarują Kuba z Pawłem. To Kuba Lasik teraz z góry. Złe informacje dla Pawła Schulza, ponieważ... No, nie dosyć, że jest w złej pozycji Paweł, to tak chyba nie ma za bardzo też pomysłu, jak z tej pozycji się wykaraskać, bo... Nawet jeszcze oddaje plecy. Niby głowę kontroluje, natomiast nie wiem, czy jest to dobry pomysł, bo jeżeli tą głowę Jakub Lasik wyrwie, to znajdzie się za plecami Pawła Schulza i to nie będą już dla niego w ogóle dobre informacje. No, trzeba też zwrócić uwagę, że Jakub ma wolną lewą rękę, którą może zadawać ciosy. No i szkoda, że tego nie robił, bo miał dobrą pozycję, a tak, przez brak aktywności i sędzia główny podnosi walkę do stójki. O, już mocno zmęczony Jakub Lasik. Niechętny do ataków, dużo, dużo bardziej jeszcze na tą minutę 20 sekund do końca chętny do walki Paweł Schulz, natomiast skleił się do swojego rywala, za wszelką cenę próbuje urwać głowę od początku tego pojedynku Paweł Schulz. Tak, bardzo taka ryzykowna technika ze względu na to, że oddaje plecy, odwraca się plecami do swojego przeciwnika i gdyby Jakub wydostał tą głowę z tego uścisku, prawdopodobnie znalazłby się za plecami, mógł skończyć ten pojedynek przed czasem. No i kto wie, czy to się zaraz nie wydarzy, bo chyba ucieka tą głową spod ręki Schulza Jakub Lasik. Wszystkie siły wkłada, wprawdzie tylko 45 sekund do zakończenia tej trzeciej odsłony, ale wszystkie siły w tą próbę poddania włożył Paweł Schulz. No w te ciosy teraz przed chwilą chyba też wszystkie siły. I tych sił chyba za dużo nie zostało. Powiedzmy, że postawił wszystko na jedną kartę. Zobaczymy, czy mu się to opłaci. Znowu praca liniowa była do przodu, więc teraz się cofamy. I w drugą stronę. Kompletnie opuszczone ręce Jakuba Lasika. Nie ma tutaj już za bardzo chęci do podjęcia walki. No panowie, 10 sekund do końca. Poprosimy jeszcze o jakiś zryw na koniec. Żeby cokolwiek się wydarzyło. Wykopnięcie niewidzialnej piłki. Pomóżcie sędziom punktowym podjąć decyzję, kto w tym starciu był stroną aktywniejszą. No i uniknął nadziania się na tą prawą kontrę teraz. Jakub Lasik. Nie zazdroszczę sędziom punktowym, szczerze mówiąc, ale na pewno zadecydują słusznie. Za parę chwil będziemy mieli tutaj decyzję sędziów punktowych. Najlepsze fragmenty jeszcze tej trzeciej rundy tego pojedynku. Tutaj próba haczenia ze strony Jakuba Lasika. No i gdyby tą nogę złapał, a nawet złapał. Nawet złapał, tylko no, niestety tutaj brak świadomości było, że można pójść po dźwignię na kolano. Bardzo dużo akcji front na front od pierwszej rundy. Oglądali było czysto. Próbowanych. I... Tak, this is Sparta. I... Front do przodu. Tutaj ta próba, w którą włożył tak naprawdę wszystkie swoje siły Paweł Schulz, ale odpuścił ją. Dobrze zrobił, bo od razu uciekł z plecami, aby nie przejął ich Jakub Lasik. I... Tutaj te ciosy na szczęście nie doszły do głowy Jakuba.
No też nie były bite w głowę, także... I zaraz werdykt sędziowski w tym starciu. Decyzją sędziów walkę wygrał Paweł Schulz! Paweł Schulz, zwycięzcą tego pojedynku, także bukmacherzy tym razem się pomylili i to underdog wygrywa. No był jednak aktywniejszy, zrobił nieco więcej w oczach sędziów punktowych, aby ten pojedynek wygrać. I zrobił to, także Paweł Schulz pokonuje Jakuba Lasika w pierwszym pojedynku gali Elite Fighters. Zajebiście, kurwa! Prawie cała walka odbyła się w parterze. Czy taki był game plan? Raczej tak, ale no, miałbyś tego więcej, ale stres i wszystko. Najwyższy go mniej, ale jest wygrana i to się kurwa liczy. Powiedz mi, jakie emocje ci towarzyszyły wchodząc do oktagonu? Taka adrenalinka, niepewność, co się będzie działo, ale również taka pewność siebie, że będzie wygrana. A był moment zawahania, że myślałeś, że się nie uda? Nie. Było ciężko, ale poszło dobrze. Gratuluję ci jeszcze raz serdecznie. Słyszałeś narożnik cały czas? Może nie cały czas, ale sporo słyszałem. Słuchałeś się oczywiście? Oczywiście. No chłopaki, może podejść tutaj do nas. Super, Pawełek się spisał. Jesteśmy zadowoleni z niego. Także naprawdę dziękujemy również przeciwnikowi, jego teamowi. Ale naprawdę jesteśmy dzisiaj bardzo dumni z Pawełka, że dał radę, że słuchał naszych wskazówek. Że... Jeszcze raz ogromne gratulacje. Dobra, Lasik, tak strasznie gadałeś, nie? I taki byłeś mądry, a dostałeś pizdę od Schulza. I pamiętasz, co powiedziałeś kiedyś po konferencji, nie? Że możesz mi wjebać. No to teraz cię wyzywam na dwójce, możesz mi w grudniu wjebać, jak chcesz. No. Przyjmujesz? Jestem gotowy i dawajcie, i robimy to. To widzimy się w grudniu. Super. Dzień dobry.